Baśń jagańska z ziemi ogniska tej, a jagan stoży. Stare czarne nogi. Old Black Legs. Baśń spisana przez Martina Gonzalesa Calderona, pochodząca od starożytnych jagan i przekazana mu przez rodziców. Created by Martin Gonzalez Calderon, just as his parents and ancient Yagan would tell him stories. Dawno, dawno temu w małej, pięknej zatoczce żył sobie samotny mężczyzna w około wieku 40 lat. Once upon a time in a small and beautiful bay, there lived a solitary man of around 40 years of age. Posiadał anan, czyli czółno, w którym zwykł wyprawiać się na połowy ryb. He had an anan, which means a canoe, in which he used to go out fishing. A miał szczególny sposób łowienia ryb, ponieważ stawał na siedzeniu tego czółna i bez poruszenia żadnym mięśniem swojego ciała, z przygotowanym harpunem, bardzo długo potrafił nieruchomo czekać na przypływ jakiejś ryby. He had a very special way of doing this, as he would stand on the seat of his canoe without moving a muscle, harpoon at the ready, waiting for the fish to draw near. A kiedy ryby przypłynęły, on szybko wyskakiwał za burtę i ciskał swoim harpunem do wody. When they came within reach, he would jump overboard, thrusting his harpoon into the water. Bardzo rzadko chybił celu. Rarely he would miss its target. I tak żył sobie stary rybak, bardzo szczęśliwy, z mnóstwem ryb. And so the old fisherman lived happily with a plentiful supply of fish. Jedna socks, cap, kanciahikru, jedna. Hej, herlaner, jedna. Hej, mistykała tanu hipenekan, jedna. Step. Ulaci, ci jedna. Socks, uluona wul. Pewnego wiosennego poranka zobaczył, że jakieś inne czółno zbliża się z oddali. One spring morning, a canoe appeared in the distance. Przybliżył się więc do miejsca, gdzie cumował swoją łódź, and came directly towards the mooring spot. A czółno przybliżało się do domostwa, gdzie mieszkał rybak. And the canoe came closer to where the fisherman lived. Na początku rybak zezłościł się, bo szczerze bardzo lubił swoją samotność. At first, the fisherman was very angry, because he enjoyed his solitude. Ale kiedy ta młoda parka przypłynęła bliżej, ciepło ich przywitał i od razu zauroczył się pięknem młodej dziewczyny.
But when a very young couple came towards him, he greeted them warmly, immediately captivated by the young girl who was very beautiful. Następnego dnia młody mężczyzna wstał wcześnie rano. Młody mężczyzna, ten, który przypłynął z młodą kobietą, wstał wcześnie rano po to, żeby pójść do wsi po jajka. The following day, the young man rose early and left to gather eggs from the countryside. Wrócił do domu późno, bardzo zmęczony i przywiózł ze sobą gęsinę i jajka. He returned home late and exhausted, carrying his load of geese and eggs. Następnego tygodnia cały czas właśnie wyprawiał się do wsi, dając staremu rybakowi szansę na uwiedzenie młodej kobiety. The following passed like this, giving the old fisherman a chance to try and seduce the young woman. Dzień po dniu wytrwale on coraz bardziej starał się ku sobie ją zbliżyć. One day, after considerable persistence, he succeeded in his endeavors. A młody towarzysz kobiety zazwyczaj wracał do domu bardzo późno. The young man would usually return to the bay very late. Ale jednego dnia postanowił wrócić do domu trochę wcześniej. Yet on this occasion he decided to come home early. Kiedy dotarł do obozowiska, when he reached the camp, znalazł dwóch kochanków objętych w miłosnym uścisku. He found the two lovers deeply engaged in the throes of passion. Jak tylko młody mężczyzna zobaczył, co robili, wpadł we wściekłość i rzucił na ziemię mięso gęsie i pobiegł, żeby chwycić starego rybaka i porządnie go zlać. As soon as the young man saw what they were doing, he flew into a rage, threw his load to the ground and rushed into the hut to grab the old man and give him a good beating. Ale stary rybak wczołgał się pod skórę, pod którą leżał, i szybciutko się wyślizgnął z chaty i zaczął uciekać z obozowiska tak szybko, jak tylko mógł i z taką siłą, że aż jego włosy stanęły dęba. But the old man managed to slip away from beneath the sealskins that covered the alkali and sprinted away from the camp as fast as he could with such force that the hairs on his head began to stand on the end. Młodzieniec nie był w stanie złapać tego rybaka i powrócił do chaty, żeby dać swojej żonie porządne lańsko. The young man was unable to catch him, so he returned to the akali to give his wife a good beating. Ale ona też się bardzo bała.
i zaczęła biec z całej siły, kiedy on próbował ją złapać. But she too was so afraid that she ran off with all the power when he tried to catch her. Kobieta tak biegła przez 12 dni. Mijał dzień za dniem, a ona robiła się coraz chudsza i chudsza, podczas gdy jej towarzysz cały czas nie poprzestawał i biegał za nią. Stawał się coraz bardziej czerwony na twarzy z tej całej wściekłości i wyczerpania. The woman ran for 12 days, and as each day passed, she became thinner and thinner, while the man continued his pursuit, becoming increasingly red in the face from anger and exhaustion. Po tym całym biegu kobieta zrobiła się tak chuda, że aż poniosło ją na niebo i zamieniła się w Annuja, czyli księżyc. A jej mąż, który nigdy nie przestał za nią biec, również wstąpił na niebo i stał się Lom, czyli słońcem. Podczas gdy stare czarne nogi, czyli rybak 40-letni, który wciąż miał te swoje włosy, które ciągnęły się za nim, zamienił się i stawały mu dęba, zamienił się w ptaka, który bardzo przypomina zimorodka, a konkretnie nazywa się rybaczek obrożny. Często widzimy tego ptaka dzisiaj, jak siedzi sobie nad brzegiem wody i bardzo uważnie obserwuje ryby z gałęzi, zanim zacznie na nie polować. After all this running, the woman became so thin that she took to the skies, transforming to the Anuja moon, and her husband, who never stopped running after her, ascended to the skies too, becoming the Lom sun, while the Tarva Kaula Lapia, old black legs, having run so much with his hair sweeping out behind him, turned into Sakatai, ringed kingfisher. Today we can see the Sakatai staring up at Anuja, yearning after her, perched on a branch above the water. Dziś często widujemy, jak właśnie ten rybaczek obrożny wpatruje się w księżyc i tęskni za nią na gałęzi ponad wodą. Today we can see Sakatai staring up at Anuja, yearning after her while perched on a branch above the water. Jeden stepa, a na najpakur laban. Step, jeden na soks, kiap. Kończę hipur, jeden. Aj herlaner, jeden. Aj myślę, kiała tano hipur, kan, jeden step. Ulacil, ci jeden soks, ulu na ul. Kończę herlaner. Bye.